kalendarzu jest wciąż taki dzień, przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Pośród innych ukrytych dat, niby w książce ukryty świat, znikną chmury i troski i cień. Słońce wyjdzie na spacer po niebie. W kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla siebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię. Słuchajcie panowie, ale w takim razie, jeżeli tak dobrze wam się układa ta współpraca, to SMS przyszedł. Gratulacje. Gratulacje po koncercie. No w takim razie, czy moglibyście także stworzyć inne projekty właśnie na bazie jakiegoś innego, zapomnianego wielkiego artysty, także przełożyć je tak na dzisiejsze czasy, odświeżyć? Ja jeszcze tego zrobiłem, tylko bez wokalisty i to jeszcze przed Fogiem. W 2004 czy 2003 roku program z piosenkami Czesława Niemena na jazzowo, tylko w trio jazzowym, fortepian, kontrabas, was. Perkusja. I zrobiłem mnóstwo, dziesiątki koncertów z tym, nie tylko w Polsce, nawet w Filharmonii Lwowskiej, na specjalnym koncercie w Stuttgarcie, na różnych właśnie festiwalach w Polsce, i w klubach jazzowych, i plenerowych, i świetnie jest to przyjmowane. Choć to obojga tyczy się nas, ty milczysz miły głos. Nie oddam mu tu sam, nie domyślisz się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień, przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Pośród nich ukryty brat, niby w książce ukryty świat, znikną chmury i troski i cień. Słońce wyjdzie na spacer po niebie. W kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla siebie. Ale to już było. Znaczy nie ta piosenka, tylko że to już było. Było, ale czasami jeszcze do tego wracam. Już nie z taką częstotliwością jak kiedyś, ale kilka koncertów w roku jeszcze nie raz z tym gram. Pracujemy nad różnymi materiałami. Czy to są piosenki, czy to są jakieś swoje rzeczy. To jest akurat tutaj Dawid, może nie wypadałem się chwalić, ale akurat jest na etapie przygotowywania programu z piosenkami Beatlesów. A to dopiero będzie. Zdradziliśmy. Zniknął chmury i troski i cień. Słońce wyjdzie na spacer po niebie. W kalendarzu jest wciąż taki dzień, przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Także premiera będzie w grudniu, z tego co wiem. Zostałem na koncert oficjalnie zaproszony. Jako widz. Dlatego no, co jakiś czas któryś z nas się bierze za jakiś taki materiał, ale... No ale nie tworzymy tylko opracowań, też komponujemy. Mamy swoje jazzowe kompozycje. Działamy też właśnie bardziej trudną muzykę kompozycji. Teraz nie pora szukać wynik. Fakt, że skończył się. Dziś przyszedł drugi. Lepszy ode mnie, wraz z sobą z radą szczęściem. Jedną mam chorzę, może ustaw mi pierwszą od wielu lat. Daj mi tej jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstanę. Dzisiaj się na czas. No dobrze panowie, ale przygotowałem też taki ciekawy cytat z jednego filmu, na pewno wiecie jaki to film, który odnosi się właśnie bezpośrednio do Foga.
Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a Waszym zadaniem będzie odgadnąć, jaki to film. Uwaga, odczytuję ten cytat. Mitek Fok to był równy gość. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To jest prawdziwa piosenka o niespełnionej miłości. No co, ty nigdy grobu nie kopałeś? Daj to. Ja wiem, o co chodzi. Nie mów, że wiesz, o co chodzi, bo gówno wiesz. Jestem skrzypkiem, synem dyrygenta światowej sławy. Wszyscy oczekiwali, że będę taki jak on. A ja ciągle się bałem, że mu nigdy nie dorównam. Zresztą teraz to i tak już jest bez znaczenia. Pozwoliłem ci zmienić stację? Myślałem, że nie lubisz Foga. To się kurwa grubo pomyliłeś. Mietek Fog to był równy gość. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To jest prawdziwa piosenka o niespełnionej miłości. Wiesz, że przed wojną kolesie zamawiali sobie tę melodię orkiestry, a potem strzelali sobie w łeb. Chcieli, żeby to była ostatnia piosenka w ich życiu, bo jest prawdziwa. Nie mówię o tym, że widziałam taka cień, albo że wszystko się może zdarzyć. Chłopaki nie płaczą. 99 rok. O, właśnie. Wiesz, że przed wojną kolesie w knajpie zamawiali tę melodię u orkiestry, a potem przy stoliku strzelali sobie w łeb. Chcieli, żeby to była ostatnia piosenka w ich życiu, bo jest prawdziwa. Nie mówię o tym, że widziałem ptaka cień, albo że, kurna, wszystko się może zdarzyć. Wielkie odkrycie. Jasne, kurwa, że wszystko się może zdarzyć. Tak jak teraz. Jesteś muzykiem i lubisz stare polskie piosenki. Mam fajną składankę. Chodź, puszczę ci. Ale prawdziwe, prawda, słowa? No, w sumie tak. W sumie tak. No, te utwory o czymś mówią, a nie są banalne tekstowo. Jak nie no, dzisiejsza piosenka. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj mi dla mnie. Spojrzyj w siódmę dziś na mnie. Ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. A co ze mną będzie? Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak skończyło się. No dobrze, a nie boicie się właśnie w takim razie, ja rozumiem idealizm idealizmem, ale czy, no, żeby jakby dla szerszej publiczności ten projekt jeszcze zaprezentować? No ale jak czy sobie to wyobrażasz, że co, że zrobimy lupy, że zrobimy... Myślę, że ta wersja, która jest teraz, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, jest najbardziej dla szerokiej publiczności, dla młodych, dla starych, dla tych, którzy to znają, dla tych, którzy tego nie znają, a chcą poznać, więc uważam, a szczególnie wzbogacona jeszcze o orkiestrę symfoniczną, to daje dodatkowego koloru i to myślę, że to jest dla jak najbardziej szerokiej publiczności ten projekt. Dokąd mam iść? Ja wiem. Dziś dla mnie jedno jest wyjście. Nie znam innego. Tym wyjściem jest nieszczęsne. Jedno jest ważne. Masz być szczęśliwa. O mnie już nie troszcz się. Lecz zanim wszystko się skończy i los nas rozłączy, jedno wiecie. Daj mi to ostatnia niedziela. Dzisiaj się nas zastanawia, dzisiaj się rozejdzie na wieczny czas. Jednak ważne, że gramy po całej Polsce to i plenerowe koncerty, i festiwale, i klubowe. W takim razie sprawdza w różnych miejscach. Zdradźcie, gdzie można będzie Was jeszcze zobaczyć. Teraz szykujemy koncerty właśnie w tej wersji, jaką dzisiaj mieli Państwo
okazję usłyszeć po Filharmonii Polskiej. Z dyrygentem Wiszemu i takimi złotanymi orkiestrami właśnie w takim wylamie. W najbliższym czasie można nas szukać w jakiejś filharmonii w Polsce. To ostatnia niczym, więc nie żałuj. Spojrzyj w szut i ten ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. A co ze mną będzie, któż mogę. Ostatnia niczym, więc nie żałuj. Szczęście tak upłynęło, skończyło się. Filharmonii w Polsce. No dobrze, panowie, jest późna godzina, prawie 24. Powoli idziemy spać. No, panowie chyba jeszcze nie idziecie spać, bo rozumiem, że będziemy świętować specjalnie dzisiejszą premierowy koncert. Świętować nie, ale na pewno porozmawiamy już na ten temat, na ten temat dzisiejszego występu. Omówimy pewne rzeczy. No, zdał jak zdał, może to nazwać świętowanie. Może tak. Więc nie żałuj jej plany. Spojrzę w sumę dzisiaj. Ten ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziałek. A co ze mną będzie, któż to wie? Kończąc, Jacek, bo naprawdę była tutaj piękne spotkanie z jakimś dalszym twoim przodkiem, znaczy nie przodkiem, tylko dalszą rodziną, wujkiem czy tam, nie wiem. Tak, dzisiaj poznałem swojego kuzyna, którego nie znałem nigdy. Przypadkowo dowiedział się, że mam koncert tutaj właśnie w Słupsku, pochodzi stąd. Nigdy o tym nie wiedziałem. Słuchaj, bo wszyscy jednak z tego Słupska uciekają, chcą wyjechać, ale może jednak przyprowadzisz się do nas, do Słupska. Sugeruję, żebyśmy się zamienili. Ja przyjadę tutaj, a ty tak, pojedziesz do Warszawy. Okej, okay, nie ma sprawy. Tak? Jesteśmy umówieni. Ta ostatnia niedziela moje sny wymarzone. Szczęśliwe dole podrobione skończyło. Panowie, kończymy. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy koncert i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo interesująca. I przypomnę raz jeszcze, że moimi gośćmi byli Jonny Lewy, Jarosław Buczkowski. Akordeon. Jarosław, przepraszam, Jacek Kotwarski. Wokal. I Dawid Troczewski, fortepian, główny pomysłodawca, aranżer. I kompozytor. Kompozytor. Także. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Orkiestra Polski Wieradzony Symfonia Marcika. Całość od Polskiego Dziewięćdziesiątego prowadzi dyrektor Bogdan Jarmołowicz. Pierwsza gwizdka Szczepana, której bardzo, bardzo dziękujemy za tak liczny i ciepły udział w dzisiejszym koncercie, a na wszystkie następne serdecznie Państwa zapraszamy. Wszyscy są, tak? Jest. Ktoś się nie zgubił się po prostu. No dobra, ile mam czasu? 21.07, 6. No to do 15. 15 po tylko? Żartuj. Dobra, czyli tak, pan Jarek, pan Dawid i pan Jacek, tak? Dobra.
Czy jednego brakuje? Czy dwóch? Nie, tam ci panowie są z... Kwiatka Łużny? Nie, on orkiestrował z instrumentową na orkiestrę. A Wiesław Kaliński to... I to oni grali, perkusista i basista. No dobra. No to... Czyli nie zapytam się. Zawsze mam taki mały wstęp i potem te pytania, jakieś takie... Opowiadajcie o koncercie, będzie już. Czy się otworzył? No, no cóż zrobić na czasy. Może FOK otworzył. No, no, miejmy nadzieję. Dobra. Oj, jeszcze szerszy. Dla jeszcze szerszy. No tak, już musiałem jeszcze szersza publiczność tu wymyślić. O Jezus. O la la la. Ale jeśli Państwo wszyscy nieoficjalnie, to własnymi rękoma Państwo spowodują, że jeszcze cały ten proces się nie zakończy. Wspaniała orkiestra w tym momencie. Dziękuję bardzo.